Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Czy warto ponosić takie ryzyko, opuścić wszystko i pójść w nieznane za Jezusem? Dlaczego w ogóle Piotr zadaje takie pytanie? Chce się usprawiedliwić? Czy szuka jakiejś korzyści, zapłaty? A może właśnie te słowa miały paść z jego ust, aby udzielona przez Jezusa odpowiedź była nauką dla nas samych? Myśmy jeszcze nie zostawili wszystkiego. Zresztą Piotr i pozostali apostołowie również. Piotr zostawi wszystko dopiero wówczas, kiedy wyciągnie swoje ręce i pozwoli się poprowadzić, dokąd nie chce. Poprowadzić na śmierć. Dobra nowina stawia jasne wymagania. Zostawić wszystko dla Jezusa oznacza naprawdę wszystko, również moje plany, marzenia i niezrealizowane potrzeby. Zostawić nawet zdrowie i życie. Całkowicie oddać się w Jego ręce, aby to Jezus prawdziwie był Panem mojego życia. Potrzeba czasu, aby stopniowo oddawać Jezusowi wszystko, ale również potrzeba takiej chęci i woli. Jezus do niczego nas nie zmusza. Nie jest jak bank kuszący swoich klientów do inwestycji w niepewne i podejrzane obligacje. Jezus daje nam gwarancje, jakich nikt na ziemi dać nie może. Daje nam swoje słowo, czyli samego siebie. Słowo, które stworzyło cały wszechświat i podtrzymuje go w istnieniu. Oddając siebie samego Jezusowi, otrzymujemy w zamian Jego samego. Jezus oddaje się w ręce tych, którzy powierzyli się Jego zbawczym dłoniom. On jest bliższy dla nas niż własna matka czy ojciec, brat lub siostra. On jest naszym przyjacielem, który doskonale nas rozumie, akceptuje i bezwarunkowo kocha.